To pierwszy koncert noworoczny zorganizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałbrzychu na rzecz wałbrzyskiego hospicjum. Jego gwiazdami byli niezwykli artyści Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz. Ten znany bardzo dobrze duet przygotował na ten wieczór recital składający się z kolęd i pastorałek oraz swoich największych muzycznych szlagierów. Zdrętwiałe swoje serce, w twym cieple się pogrzeje. Kolędo, podziel z nami się otuchą i nadzieją. Kolędo, podziel z nami się otuchą i nadzieją. Śnieg przysypił naszą biedę, ktoś z policzka łzę obetrze. To jest koncert specjalny, noworoczny, organizowany przez naszą uczelnię, czyli Państwową Wyższą Szkołę Zawodową imienia Angelusa Silesiusa na rzecz Wałbrzyskiego Hospicjum imienia Jana Pawła II w Wałbrzychu. Gwiazdą tego koncertu jest Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, a dodatkową atrakcją, która mam nadzieję pozwoli nam zebrać troszkę większą ilość środków finansowych na rzecz hospicjum, jest właśnie licytacja dzieł wałbrzyskich i wrocławskich plastyków. Uczestnicy koncertu mogli ponadto zakupić obrazy i rysunki studentów Instytutu Przyrodniczo-Technicznego bądź wrzucić datki do specjalnie przygotowanej urny, która dość szybko zapełniła się banknotami. Hospicjum dlaczego? Dlatego, że jest to taka instytucja, której rozwój powinien leżeć nam na sercu, myślę, każdego z nas. Nasi studenci pracują jako wolontariusze w hospicjum i na tej zasadzie pomyśleliśmy właśnie, że wspomożemy tę placówkę w ten sposób. Znajdujemy się w pomieszczeniu, w którym można zakupić dzieła właśnie między innymi studentów. Tak, jest również zorganizowany kiermasz prac na rzecz hospicjum i są to prace naszych studentów oraz studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, którzy przekazali pracę na licytację. A skąd pomysł sam organizacji takiego koncertu? Chcieliśmy jako uczelnia, która już 15 lat działa w Wałbrzychu, w ten sposób pokazać, że nasza współpraca z tak zwanym otoczeniem społeczno-gospodarczym rozwija się i chcieliśmy dać Wałbrzyszanom jak gdyby taki nowy pokaz, nowy obraz tego, jak uczelnia może działać na rzecz regionu. Dochód z aukcji w wysokości 7 tysięcy złotych w całości został przekazany Polskiemu Towarzystwu Opieki Paliatywnej w Wałbrzychu. Również Alicja Majewska uległa niezwykłemu nastrojowi wieczoru i przekazała na licytację 10 swoich najnowszych płyt, które natychmiast znalazły nabywców. Łącznie zebrano kwotę 13 tysięcy złotych. Każda przekazana złotówka wesprze zakup nowego sprzętu. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy pomysłodawcom i organizatorom tego koncertu. To jest dla nas niezwykle istotne, że możemy liczyć na taki kapitalny gest. Państwo dołożyli tyle wysiłku, żeby ten koncert dzisiejszy zorganizować. Jak Państwo wiecie, bo my to powtarzamy nieustannie, działalność hospicyjna jest w ogóle generalnie niedofinansowana w naszym kraju i stąd też w związku z tym, że planujemy rozbudowę w najbliższym czasie, będą nam potrzebne dodatkowe środki, między innymi także na zakup sprzętu. I z takim zamiarem przyszliśmy tutaj dzisiaj. Po raz kolejny Wałbrzyszanie w ten sposób udowodnili, że bliski jest im los tych najbardziej potrzebujących. Jeszcze bardziej budujące jest to, że w pomoc innym włączają się coraz młodsi ludzie. Ważne jest, żeby każda osoba się włączała, a jeżeli zaczynamy od młodzieży, to wiemy, że to przyniesie nam efekty w późniejszych latach. I to jest najważniejsze. Cieszymy się, że Wyższa Szkoła się w to włącza. Zresztą w każdą akcję, z tego co wiemy, włącza się. I my jako członkowie zarządu bardzo serdecznie dziękujemy za to, że się włączają w to. W koncercie udział wziął również chór akademicki Daisy oraz publiczność zachęcana przez Alicję Majewską i Włodzimierza Korcza.